Heja, heja. Mamy wolne Sylwią razem, co nie zdarza się często, więc wykorzystujemy tym bardziej pogodę i lecimy na jezioro. Mamy na oku jakieś tam ruiny, na których jeszcze nie byliśmy. Zbieramy się i ciśniemy. Idziemy w nieznane? Nie wiem, czy nieznane. Nieznane. Ja ci zabiorę nieznane, tam gdzie nie byłaś. Poczeka chmura, pa. No tak samo jak na Karantu, a później to spływa, bo nie ma wiatru. Ja się boję tego. Pora na przygodę sobie, dlatego już musisz się skoncentrować. Chyba ty. No to będzie takie... Lepiej zacznij już medytować teraz, zanim się wydupczysz znowu. Przeżycie możemy nazwać... Kondora. To się skurwa skam jak kondor. Tak, to później widzisz, nie wziąłeś kawki do termosu, bo mógłbyś mnie zaprosić na kawę. Nothing. Fuck all dla mnie. Póki z górki, to idę powoli. No i lecimy, że tak. Pogoda się trochę uspokoiła. Ciśniemy na jakieś ruiny. Jest to dosyć kawałek stąd. No i zobaczymy, jak pójdzie. Mam ciebie? Dopływam do ciebie ja. No, no dobrze, patrz, jakieś słońce tutaj. Co? No co, psu? Uderzyłaś. Czekaj. Opowiadaj coś. Chciałabym uderzyć tam na ten zameczek. Może będzie hrabia Drakula. To będzie hrabia Nornetok. Dawaj, bo mnie na dole. Orbere. Tam. No. To jest ta skała Arów. Podobno nie widzieli ich od dawna, ale przecież ostatnio Majki był i widzieli trzy. Ja chcę orła zobaczyć też. Chcę tego orła zobaczyć chyba, co? No. A tutaj można kawy się napić, dwa, co to jest tu? Możesz mnie zabrać na herbatę, ale nie masz pieniędzy, bo jesteś... Siano, no nie wszystko no, chyba, co? Tam w tą dziurę, chodź. Wow, nieźle, co? Mówię do ciebie, my musimy jechać prosto, nie na lewo. Ta. Więc w tą stronę już wiemy, jak jest prąd. Ta. I w tą stronę da się płynąć. A tędy płyniemy do kolejnego jeziora. A więc, ta. Czy jesteś gotowy? I teraz gdzie tutaj, gdzie ten zamek niby jest, kochany? Jesteśmy na drugiej stronie. Tamten szpit? To taki. Na prosto, no. Jak są, widzisz, te drzewka na szczycie, no. Takie krzaczki, no. To jest to. Oko orła się to nazywa. Thank you.
lądowałem dronem, kajak się trochę przesuwał, wystawiłem rękę, poszedł do góry, zaczął lądować i normalnie wylądował do wody. Skoczyłem do wody z telefonem, ze wszystkim, wszystko udało mi się jakoś w miarę wyłowić. Dron zalany, pilot zalany, dobrze, że telefon w miarę wodoszczelny, ale... Oj. Dron, nie wiem czy widać. Oj. Mam ubezpieczenie na drona, zobaczymy jak to tam pójdzie. Cała ta procedura. Dobra, płynę, bo Sylwia nie wie co się dzieje. Podnieś sobie styl. Oj, elegancko. Utopiłem drona. Co zrobiłeś? Utopiłem drona. Nie pierdol. No. Gdzie jest? Wyłowiłem. W ostatniej chwili go kurwa złapałem. Lary mi się utopiły. Ale jak on ci wpadł, to co, nie? Przypłynął do ciebie czy co? Nie, dałem lądowanie, nie? No. I wstawiłem rękę, lądowanie, nie? Ale kajak się trochę przesuwał. I on wiesz, lądował, ja sięgałem, już go nie sięgłem. I on normalnie wylądował. A ja się wyparkuję. Dobra, idziemy. Teraz już... Nie, zaparkuj najpierw. Chodź, zobaczmy co tu się dzieje. Tu widać, że ktoś przypływa albo przychodzi. Ja. Albo co robi. Patrz, jakie tam są schody w ogóle. Może ktoś tu sobie ognisko robi. No. Nie? Tu było coś dobudowane, widzisz, posypało się, bo to jest przy skale. No zobacz, jakie korzenie zrobiło się, wygląda to jak gili w ogóle. Widzisz, jak cypryna. To. Do domu, jakieś półtorej bo godziny. Mam mokre, robi zaraz się będzie ciemno robić. Tam mgła jest w miarę... Lecimy. Taka ogromna skała? Tak. I rosną tu jakieś dziwne rzeczy. Ja pierdolę. Patrz, zobacz. Weź no, patrz. Tak, bardzo płytko będzie na pewno. Widać, że pod prąd sobie płynie. Zajebisty ten mostek. Ciężko, co? Te chmury były, znaczy te fale już były ostre, nie? Tak. Fale były ostre w pewnym momencie, kurde, jak przepływaliśmy przez te jeziora. Dopływamy do auta, pakujemy to i to. Ja go złapałem gdzieś, on był gdzieś metr pod wodą już. Tak? Widziałem, gdzie on schodzi pod wodę i tak... I tak dobrze, że chociaż, dobrze, że jest jasne. No, zacząłem tak łapać rękami i po prostu go zahaczyłem za to jedno skrzydło i wiesz, wyciągłem go i od razu go wrzuciłem na kajak. A później zajarzyłem, że tak naprawdę mam w ręce telefon z padem, z kontrolerem, który też pod wodą był. Wśliznąłem się na ten kajak, nie? I dopiero zacząłem, wiesz, się rozglądać, co się dzieje, nie? Patrzę, wiosło pływa. Ta gąbka taka, co się nakłada na mikrofon, ten jeż, pływa. I pływa moja torba. Ty zawsze masz jakieś atrakcje tu. Ale wiedziałem, że ten pierwszy dron to nie będzie pierwszy i ostatni. Jak się wzmagał ten wiatr, to już też mi narzekła. No, na środku tego jeziora. Zastanawiałem się w takiej sytuacji. No, ale to widać było, że się denerwujesz. Dlatego do brzegu. Dobrze jest, opanuję to. Jeszcze z dwa drony utopię i będzie dobrze.